Modlitwa o pokój w Ukrainie i błogosławieństwo metropolity lwowskiego w katedrze lwowskiej w pierwszym dniu nowego 2024 roku. 1 stycznia uroczystość Najświętszej Maryi Panny w lwowskiej bazylice metropolitalnej w Niebowzięcie Najświętszej Maryi Panny uroczyście odsłonięto kopię figury Archanioła Michała z Gargano. Rok 2024 został ogłoszony przez biskupów Kościoła Rzymskokatolickiego rokiem świętego Michała Archanioła, patrona Ukrainy. Z tej okazji dzień wcześniej w kościołach zaczęto odmawiać nowennę do księcia zastępów niebieskich. Mszy świętej przewodniczył arcybiskup Mieczysław Mokrzycki, metropolita lwowski, razem ze swoimi biskupami pomocniczymi i biskupami z bratniej Polski, którzy przybyli, aby złożyć metropolicie życzenia z okazji jego imienin. Po zakończeniu Eucharystii miało miejsce jeszcze jedno niezwykłe wydarzenie. Arcybiskup archidiecezji przemyskiej Adam Szal przekazał relikwie błogosławionej rodziny Ulmów, której beatyfikacja odbyła się we wrześniu 2023 roku we wsi Markowa koło Przemyśla. Przypomnę, że Józef i Wiktoria Ulmowie wraz z siedmiorgiem dzieci ukrywali w swoim domu dwie rodziny żydowskie, za co zostali zamordowani przez hitlerowców. Metropolita Szal, przekazując relikwie męczenników, oddał wszystkie rodziny archidiecezji lwowskiej oraz Ukrainy pod opiekę błogosławionej rodziny Ulmów.